Tomę czwóreczkę zdobyłem bez żadnej wpłaty, nie wydałem na nią ani cencika. A jak ją zdobyłem, tego dowiecie się już w tym materiale. Zapraszam do oglądania, ja jestem Wejs, witam was serdecznie. Nie no, ja nie mogę, żółta naklejka Crimson, no przecież to jest niemożliwe, niemożliwe, żeby ta naklejka była, trzeba ją zdjąć, po prostu trzeba ją zdjąć. A więc żegnamy się, pa, było miło, ja wiem, naklejeczki, fajnie, fajnie, ale nu, nie tym razem, pa. A więc na samym wstępie warto wam powiedzieć o stronie Drake Lounge. Jest to stronka, na której za obstawienie meczy możemy wygrywać różne rzeczy, po prostu pieniążki, tak, dolary. Jednak mamy tutaj dosyć dobrą rzecz, której nie ma na innych tego typu stronach, a mianowicie codzienne darmowe skiny. Codzienne mamy pieniążki, tak? Mamy szansę na obstawienie meczy, za które dostajemy pieniążki. Zaczynamy od małych kwot, jak na przykład 7 centów, potem 15, potem 34, 60. 120, 245, 5 dolarów. To się wydaje bardzo mało, ale naprawdę to są kwoty, które powolutku rosną. Jeśli dobrze obstawiamy mecze, to naprawdę w ciągu niedługiego czasu możemy zdobyć więcej pieniążków i właśnie potem. Co potem? Potem możemy zainwestować to w obstawianie meczy. Jest to dosyć ryzykowne, bo jak wiadomo, e-sport w dzisiejszych czasach stoi na naprawdę wysokim poziomie i praktycznie każda drużyna mogłaby z sobą rywalizować, prawda? Nie zawsze zdarza się tak, że nasi faworyci wygrywają. Tak się w moim przypadku nieraz zdarzyło, o czym również opowiem za chwileczkę. Jednak do niektórych może się szczęście uśmiechnąć, do mnie się uśmiechnęło. No i dzisiaj tą czwóreczkę, którą widzieliście, sobie zdobyłem. Jak to zrobiłem? Po prostu zdobyłem już tam parę dolarów, niedużo, naprawdę niedużo, to było kilka dolarów. I potem za te pieniążki zacząłem obstawiać mecze. Zaczynam ustawiać nowe mecze, tylko takie, wiecie, takie raczej pewne. Jednak jedynym niepewnym meczem było ostatnie spotkanie AGO Gaming z Mousesport. Pierwsza mapka, Cobblestone. AGO prowadziło 12-3. Jednak potem Mousesport zrobiło ciekawy comeback i oczywiście, kurczę, ja cały już niedorobiony. Myślę sobie, co ja zrobiłem, czemu ja na AGO postawiłem, bo zobaczcie. Bo oczywiście to jest opcja, że można na żywo jeszcze, w niektórych meczach można na żywo sobie obstawiać, patrzeć sobie na meczyk, tak, zobaczyć, ten mu dobrze, idzie to mu źle, to sobie obstawię na tą drużynę, ale to tylko w tych takich ważniejszych meczkach. No i mi się to udało, potem AGO na szczęście zdobyło te 4 punkty brakujące, no i wygrałem. Potem jeszcze było parę innych meczyków i tak doszedłem do tego, że dzisiaj sobie w tą czwóreczkę zakupiłem. Jednak też trzeba powiedzieć o końcu CSGO, jak to wszędzie można zobaczyć, tak. No, jest to straszne, straszne się to wydaje i naprawdę jest to na swój sposób nieprzyjemne, z czego ja to osobiście doświadczyłem, wchodząc na sklep i chcąc wypłacić jakiekolwiek skiny. Niestety musiałem wypłacić skiny z PUBG'a, tak? Counter-Strike zablokował możliwość tych, w sensie zrobił cooldown na 7 dni, jednak no, już twórcy stron gamblingowych, tudzież właśnie takich do betowania, niekoniecznie chcą już te skórki z CSGO, przynajmniej na razie, oferować. No, w sumie się im nie dziwię właściwie. No i musiałem troszeczkę się pomęczyć, żeby sprzedać jeszcze tam jakieś gadki z PUBG'a. A sprzedałem gadki z PUBG'a i potem jak najbardziej sobie zakupiłem tą oto ładną czwóreczkę. Więc to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. Oczywiście link do strony macie w opisie. Stronka jest naprawdę dobra. Ja nie zostałem za to nic. Ja po prostu wam ze swojej dobrej, nieprzymuszonej woli reklamuję. Ta, więc taki dobry, ohoho, youtuberzy to są tacy dobrzy ludzie. Ja jestem dobry, tak, no co tu dużo mówić, dziękuję. Nie no, ale naprawdę, macie w opisie, możecie sobie wchodzić jak najbardziej, to jest mój refling, ja nie wiem nawet, czy to za to coś dostaję. Jak nie chcecie, to możecie nawet nie wpisywać tej końcówki tam w linku, nie ma problemu, mnie to naprawdę nie obchodzi. Ale zapraszam was na tą stronkę i to tyle. Możecie zobaczyć moje epickie akcje z M4, będzie fajnie. Nie no, ale przyznajcie, zobaczcie, no przecież ten skin jest przepiękny, no nie powiedzcie mi, że nie było, jest piękniusieńki. To może korzystając z chwili spokoju, tak, będąc na przepięknej mapie Inferno w trybie uproszczonym, grając po stronie terrorystów, bo niestety strona CT jest zapełniona, pokażę wam mojego kalasznikowa. Chodźmy może do słońca, na pewno nikt mnie tam nie zabije. O nie, on mnie teraz zabije. No, śmierć zaliczona, ale jak to mówią... Pójdź na pola, nie śpij na małym dzieciom, ja nie powinna, no spać właściwie, więc wiecie, tutaj ja nie będę dobrze klał, ja tu będę zamykał ogólnie, dobrze? No, tak mówią. Także, no, gdzie jestem? Jestem tu.
Uf, jak to dobrze, ta prześwietna gra zwana Counter-Striker dała mi jeszcze jedną szansę, jeszcze tylko jedną ostatnią szansę, żeby zagrać ją czwórką na mapie Inferno i zróbmy tak. Walimy lanowego smoka, którego nauczył mnie znany youtuber NoLeaf. Tak, stajmy tu, walimy lanowego smoka i czekajmy. Jeśli teraz zdedzę, no to CS chyba jednak nie będzie grą dla mnie. Dziękuję. A więc czekamy. Czekamy. No i dupa smoga akurat zszedł. Co za typiarze w ogóle. A jednak, znalazł się jeden sprawiedliwy. Nie spodziewałeś się wejścia w tym miejscu? I teraz też? Mój frag, ziomeczku. Przyszedłem po tego fraga. Nas jest majne frag. Drugi też jest majne kleine. Ej, no typie, no kurde, ja sobie flasha specjalnie lanowego rzuciłem. A ty tak po prostu tu przychodzisz, tak? I co myślisz, że tak po prostu możesz sobie... Ja bym chyba powoli przedłużał te smoki, patrzcie. XD. No, także jak już mamy się znęcać, to znęcajmy się na spawnie terrorystów. I co za gówno? Ja nie mogę, to jest najgorsze, co można robić, wejść komuś do spawni. I zabawa. Ho, fleszyk trzeba było się odwrócić. Aj! Mamy myśleć plan. Mordeczko, to jest nasz plan. Idziesz pierwszy, będziesz mięsem armatnim. Oh shit, to nie ja mam być mięsem, uciekam. Znaczony, że muszę wam niestety powiedzieć, że no to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeszcze sobie podjęliśmy w sumie tutaj, bo tutaj gdzieś skupiłem swoją broń, bo ładniutką. Dupa. Ukradli, złodzieje. Dobra, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Tak. No i na razie. Cześć.